Także siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj dalsza część trzeciej dawki azotu na pszenicę ozimą. Znajdujemy się teraz na pszenicy ozimej, która jest zasiana w monokulturze. Poprzednio była tutaj również pszenica ozima. Ten zasiew był wykonywany tak jak oczywiście poprzednia pszenica była siana po rzepaku bezorkowo. I tutaj ta pszenica również została zasiana bezorkowo po naszym agregacie, kultywatorze. No powiem wam, co do odmiany tutaj, to tak średnio mi się widzi, bo jak widzicie, z góry się popatrzy, nie jest tak zagęszczona jak powinna być. Wysokością też nie jest za wysoka, zobaczymy co z tego będzie na koniec, bo to jeszcze nie wiadomo. Jak widzicie, zdrowa jest, ładnie zieloniutka od dołu, dobrze ochroniona. Sypię tutaj aktualnie 90 kg w czystym składniku, 85-90 kg w czystym składniku, także jedziemy. Także lecimy, dobra, tu otworzę, dwójka, napęd, pałek i lecimy. O. I 11 na godzinę, 11 na godzinę, 530 obrotów na wałku i rozsiewamy. Tak jak mówiłem, 90 kg w czystym składniku. Tak z ciągnika najgorzej ta pszenica nie wygląda. No zobaczymy, no w sumie i tak nie najgorzej wygląda, bo powiedziałem gorsze. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Na razie nie rozsiewałem dookoła, bo dookoła nie będę już rozsiewał tam od lasu, bo tam jest dosyć bogata pszenica. Tam była ogólnie poprzeczniak. Poprzeczniaki, tam była siana inna odmiana, która wygląda dużo lepiej. Zresztą co do porównywania, no to pokażę wam i dzisiaj będę siał jeszcze na innych odmianach, no w sumie na innych dwóch odmianach. Też nawóz, także pokażę wam dla porównania, co tam jest. To jest pszenica, jak ona się nazywała? Tamta była Rockefeller. To jest pszenica ta ciasteczkowa, na ciasteczka niskoobiałkowa. No tak kurczę, średnio mi się to wydaje. Co z tego będzie, to się okaże. I tak nie jest najgorzej, bo w tamtym roku podobnie wyglądała pszenica, jeśli chodzi tutaj o obsadę, i wdała jak na tamten rok bardzo dobry plon. Także nie będę tutaj tego skreślał. Jak widzicie, tutaj za drogą rośnie, nie wiem czy widzicie, powinniście widzieć na kamerze, kukurydza, też nasze pole. Też nasze pole, tutaj rośnie talizman. Później może wyjdę, pokażę. Jeszcze jestem przed wykonaniem zabiegu herbicydowego w kukurydzy. Nie wiem czy jak pod słońce, ale mi się wydaje, że tragedii nie będzie. Jak widzicie, błotko lekkie jest. Do kół się coś tam troszeczkę klei, bo wczoraj dopiero skończył padać deszcz. Także dzisiaj mogłem się zabrać za nawóz. Dokończenie trzeciej dawki. Jeszcze po kukurydze mi zostało polifoskę rozsiać. Już kukurydza jest na wierzchu, ale na takich 18 hektarach nie rozsiałem tyle, ile powinienem. Muszę dopełnić tą dawkę fosforu i potasu przede wszystkim, bo azot jest tam dany. Azot jest dany tyle, ile powinno być. Muszę dopełnić tam dawkę fosforu i potasu, no i tam jakieś reszty składników. No i co, siejemy. Jak widzicie, sieję tutaj grubą saletrę. Po 600 kg w worku wsypałem worek i widzicie, drugi mi się nie zmieścił, musiałem go dać na górę.
no po prostu ten osiewacz niby 1100 litrów, to na 200 tej saletry nie wejdzie, tak jak widać. W są planach jest nawet nadstawka, tylko jest to wszystko do pospawania, do scalenia, założenia. Jest to do ogarnięcia, bo blachy są na nadstawkę. Także wszystko się zrobi w czasie. Nie wiem jak mnie widzicie, bo coś mi się nie chce telefon łączyć. W ogóle jeszcze kamerę mam ile? Kilka dni. A telefon coś nie mogę, mam aplikację tą GoPro, nie mogę coś się połączyć z telefonem. Mam nadzieję, że jest dobrze. Ogólnie powiedzcie jak tam, czy wam pasuje. Jak widzicie tutaj, szerokość widzenia, bo jeśli jest za mało, mogę tam jeszcze, mam dwa tryby, że może być szerzej na tym środkowym, mi się wydaje, że będę nagrywał, żebyście tu więcej widzieli. No chyba, że wam tak pasuje, to mogę nagrywać tak. Zobaczcie, tutaj jest inna odmiana ścieżka, gdzieś do tamtąd, już jest inna obsada. Inna obsada już jest, ta jest gęstsza. Jakieś pojedyncze chwasty występują, ale tu żadnych poprawek już nie robimy, żeby jej czasami nie przyhamować. Też zdrowiutka, ładna, zdrowa pszeniczka, ale tu nawozu nie sypie, bo ona już widzicie, ona już nie jest taka sztywna jak tamta. Co roku tutaj jak się tyle samo nawozu na całym polu, co roku tutaj poprzeczniak od lasu leży. Także tu poszły tylko dwie dawki, trzeciej dawki tutaj już nie daje. Teraz sypać. Jeszcze gdzie ten nóż dałem? Tu. Jak wygniotłem, ona już się tutaj nie podniesie. O, tnij. Cyk. No, nareszcie. Dobra, ja to wyczepię i widzę się z wami później. Jesteśmy na kolejnej pszenicy. Tu jest działka 4 hektary. Lekko ponad 4 hektary. Tutaj jest odmiana Match Boy. Chwila. No, pszenica za kolano lekko. Kłosy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć kłosów. Pięter, co ja mówię? Dziewięć, dziesięć. No, dziewięć, dziesięć. Tak wychodzi. Tutaj ładna pszeniczka akurat jest. Popadało ładnie, żeby tylko dobrze to ziarno nalała. Żeby waga była i będzie gitara. Powinna bynajmniej być. Zależy później co przyjdzie. W czerwcu, pod koniec czerwca, bo to też różnie bywa. Ale już widzę, że muszę się upewnić, kurczę, bo nie do... Musiałbym zobaczyć. To na pewno jest ta odmiana zasiana, co myślę tutaj. Nie chcę też przesadzać tutaj z tą trzecią dawką w czystym składniku, bo nie chcę, żeby mi się położyła, później będę ją zbierał z ziemi. Nie chcę tego, chcę tego uniknąć. Ładnie już. I to widzę
No widzę po prostu, że ta odmiana prawdopodobnie będzie pierwsza koszona, to pole będzie pierwsze koszone, bo tu już kłosy są na wierzchu, widać kłosy, a na żadnym innym polu no nie ma, tak? To widać, że to pole będzie koszone pierwsze, bo się pierwsza wykłosiła. To jest akurat to pole, na którym w tamtym roku był pierwszy vlog żniwny z koszenia rzepaku, pierwsze no, rozpoczęcie żniw rzepakowych. To jest to pole. A rzepak tutaj był, to było pole praktycznie klasowo najlepsze chyba z całego gospodarstwa. A tu do rogu cofniemy. A w tamtym roku tutaj grzyb ten rzepak po prostu zjadł, że tak powiem. Ładna, kurczę, gęściutka pszeniczka. Zobaczymy, co będzie w żniwa tak naprawdę, bo niekiedy jest tak, że te ładniutkie pszeniczki sypną gorzej niż te, które po prostu się je na stracenie, że tak powiem, daje. Ale zobaczymy, no zobaczymy, jak to będzie. Różnie to bywa. Także jestem już na, no, przed ostatnim kawałku, a mam jeszcze tam jeden za domem, ale to już wam nie będę pokazywał, bo film będzie za długo trwał. Tak samo pszenica wyższa niż oś tam pod obciążnik, pod górę obciążnika. Ta jeszcze, nie wiem, czy to widzicie, czy nie, może zaraz wyjdę, albo nie wiem, może wyjdę, może nie. Tu jeszcze kłosów nie ma na wierzchu, kłosy mają gdzieś jeszcze z tyle, żeby wyjść, żeby zacząć wychodzić, także tu będzie późniejsza trochę. Tutaj sypie 48... 45 kg w czystym. Jakoś tak wychodzi. Nawet chyba niecałe. Nie całe. Nie ma też co przesadzać tutaj, nie wiadomo jak. Nie ma tutaj co przesadzać, żeby ona się później nie położyła, tak? Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja już idę, bo muszę teraz limiter podnieść, kończę. Także trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Siemano.